Czy jest ktoś, kto nie marzyłby zostać tajnym agentem? Ja nie znam takiej osoby. Sama wiele razy fantazjowałam o tym, jakim agentem bym była, jakie bym miała misje i wyobrażałam sobie siebie jako agenta 006. Dziś w końcu sama mogę się przekonać, jakim agentem bym była. Jak to możliwe? Jest to możliwe dzięki książce Tajny Agent wydawnictwa Arbim, na którą całkiem przypadkiem natrafiłam przeglądając Allegro. Ta książka wyszła w zeszłym roku, bodajże w październiku. Powiem wam jednak, że ja o niej nie słyszałam. Żadni twórcy, których obserwuję czy to na YouTubie, czy na Instagramie, jej nie pokazywali. Pytanie tylko, dlaczego? Czy ta książka, którą teraz mam w dłoni, jest nie warta waszej uwagi i dlatego nikt nie chciał jej polecać? Otóż nie, bo ta niepozorna książka jest świetna i nie spodziewałam się, że da mi tyle frajdy i główkowania, nie tylko przy zagadkach, ale i przy faktach historycznych czy przy wiedzy z geografii, o której myślałam, że już dawno zapomniałam, a dzięki tej książce udało mi się o niej przypomnieć i nieco ją odświeżyć. Dodatkowo to, co mnie bardzo zdziwiło, że w tej książce poza zagadkami mamy także sporą dawkę wiedzy. I to wiedzy, która nam się przyda. Nie tylko by zaszpanować przy rodzinnym obiadku, ale i takiej, która przede wszystkim nam się przyda na co dzień, ale o tym za chwilę. Jak sam tytuł wskazuje, jest to publikacja, która przetestuje i sprawdzi, jakim agentem byśmy byli. I muszę wam powiedzieć, że tytuł nie kłamie. I to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. W środku, jak widzicie, jest ona podzielona na 8 rozdziałów, w 5 z nich mamy zagadki o różnej tematyce, jednak skupiające się wokół danego tematu rozdziału. Pierwszy rozdział zatytułowany jest Myślenie logiczne i abstrakcyjne. Jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy zagadki zarówno logiczne, jak i abstrakcyjne. W tym rozdziale znalazły się także quizy. Jeśli chodzi o zagadki, to w całej tej książce mamy zagadki, w których odpowiedziami nie zawsze są liczby czy jakieś słowa, bo czasami musimy napisać, o co chodzi w danej zagadce, jak my ją rozumiemy, jak należy ją rozwiązać. I jeśli mamy taką zagadkę, to obok mamy zawsze miejsce na nasze notatki. To mnie bardzo zaskoczyło pozytywnie, bo pierwszy raz spotykam się z tego typu zagadkami. Poza tym w tym pierwszym rozdziale możemy też spotkać zagadkę, w której to musimy wyznaczyć miejsce naszego tajnego spotkania. A dodatkowo mamy też inną zagadkę, która nas nauczy tego, jak sprawdzić, czy szklanka jest do połowy pełna. Oczywiście nie używając żadnej miarki. Bardzo ciekawy sposób, ja go nie znałam, być może część z was o nim wiedziała. Także już w tym pierwszym rozdziale sporo jest takich bardzo ciekawych zagadek, ale nie będę wam więcej zdradzać, co jeszcze spotkacie w tym pierwszym rozdziale, żebyście sami mogli to odkryć. Ten pierwszy rozdział w mojej opinii jest takim rozdziałem rozgrzewkowym i przygotowującym na drugi, który brzmi Stosunki międzynarodowe. I to właśnie ten rozdział przetestował moją wiedzę z zakresu historii i geografii oraz wiedzy współczesnej. Ogólnie ten rozdział był dla mnie najtrudniejszy z całej książki, ponieważ żeby go przejść, potrzebna jest konkretna wiedza. Po raz kolejny jest to rozdział, który nie tylko zawiera różne zagadki czy zadania do rozwiązania, ale który dodatkowo nas czegoś uczy i to mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o zagadki, to mamy na przykład zagadki, które przetestują naszą znajomość flag. I tutaj mamy dwie takie zagadki. Jedna jest troszkę prostsza, bo mamy pełne flagi, a przy drugiej mamy jedynie charakterystyczne elementy flagi i musimy z tych szczątkowych informacji odgadnąć, z jakiego kraju dana flaga pochodzi. Mamy także zdjęcia z różnych miejsc i musimy napisać, gdzie się ono znajduje. Nie zabrakło także quizów, które dla mnie w tym rozdziale były najprostsze. Nie będę ukrywać, ten rozdział był dla mnie najtrudniejszy i sporej części zagadek nie udało mi się rozwiązać, niestety. Kolejnym rozdziałem jest rozdział zatytułowany Pamięć i percepcja. W tym rozdziale poczułam się jak ryba w wodzie. Jest to rozdział, który skupia się na zagadkach logicznych, ale dodatkowo jest to też rozdział, który uczy nas technik zapamiętywania i to dosłownie. Mamy różne techniki zapamiętywania opisane i dokładne przykłady tego, jak z nich korzystać, a do tego mamy jeszcze zagadki, które przetestują przyswojoną przed chwilą wiedzę. Ten rozdział dla mnie jest najlepszy z całej książki. I dlatego właśnie nie rozumiem, dlaczego o tej książce było tak cicho. Ona naprawdę zasługuje na spore zainteresowanie, bo jest to książka, która na tle konkurencji bardzo się wyróżnia. Nie tylko samymi zagadkami, nie tylko samym podejściem, ale tym, że nas uczy. I to jest w niej bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o zagadki w tym rozdziale, to na przykład mamy takie, które polegają na znalezieniu różnic na dwóch obrazkach, czyli takie, które ja bardzo lubię. One są oczywiście proste, natomiast w tej książce takie proste nie były.
bo obrazki były bardzo szczegółowe. Moją ulubioną jednak zagadką z tego rozdziału jest zdecydowanie ta ze strony 94, która nie tylko ćwiczy naszą wyobraźnię przestrzenną, ale znowu przekazuje nam informację. Fakt, ta informacja może nie zmieni waszego życia, bardzo pomaga przy rozwiązaniu tej zagadki. Ja wam z premedytacją nie pokażę tej zagadki, żeby was zachęcić do zakupu tej książki i żebyście mogli sami dowiedzieć się, o jaką zagadkę mi chodzi. Nie zabrakło też zagadki w tym rozdziale, w której to odpowiedź musimy napisać w paru zdaniach. Ten rozdział jest zdecydowanie moim ulubionym rozdziałem z całej tej książki, ponieważ ma on w sobie nie tylko zagadki do rozwiązania, czy różne zadania, ale ma też wiedzę, którą nam przekazuje i to wiedzę, która może się przydać zarówno osobom, które chodzą do szkoły, ale i osobom, które już tą szkołę skończyły. Przed ostatnim rozdziałem jest rozdział o tytule Historia i konflikty światowe. I na tym nasze zadania będą się opierać. Znów jest to rozdział, który wymaga od nas wiedzy historycznej, czy też bardziej współczesnej. Podobnie jak poprzedni rozdział, ten również obfituje w bardzo ciekawe zagadki. Taką zagadką, która w tym rozdziale bardzo mi się spodobała, chociaż nie wszystko udało mi się z niej odgadnąć, była zdecydowanie zagadka ze strony 130, która przedstawia nam różne wydarzenia historyczne przy użyciu obrazków. Niektóre były proste do odgadnięcia dla mnie, a niektóre niestety nie. Poza tym w tym rozdziale będą też zagadki, w których to będziemy musieli dopasować osoby ze zdjęć do krajów ich pochodzenia, a czasami po prostu powiedzieć, co to są za osoby. Nie zabrakło też zagadek, w których to musimy dopasować daty do wydarzeń. No i są też quizy, tym razem otwarte. Mamy też oczywiście zagadki, które są prostsze, czyli polegają jedynie na uporządkowaniu liter, tak żeby powstały nazwiska słynnych generałów. I oczywiście jeszcze wiele innych zadań testujących naszą wiedzę. Ostatnim rozdziałem są techniki szpiegowskie. I od razu wam powiem, że jest to mój drugi ulubiony rozdział z całej tej książki. Mamy w nim świetne zagadki do rozwiązania, tym razem skupiające się na szpiegach. Ciekawą zagadką w tym rozdziale jest zagadka z monetami, w której to musimy je ułożyć w odpowiedni sposób. Początkowo wydaje się to proste, ale mi zajęło sporo czasu, zanim udało mi się ogarnąć, w jaki sposób mam te monety ułożyć, żeby były one w odpowiedniej kolejności. Mamy też zadanie polegające na wykreśleniu dwóch fałszywych zdań pośród prawdziwych. Dodatkowo jest to kolejny rozdział, który uczy nas o tym, jak szpiedzy przekazują sobie tajne informacje, używając różnych technik, tak żeby one nie wzbudzały żadnych podejrzeń. Sami mamy możliwość pogłówkować nad nowymi technikami przekazywania informacji w taki sposób, żeby nikt tego nie zauważył. Kolejną ciekawą zagadką w tym rozdziale jest na przykład ta o przesłuchaniu. Na końcu książki mamy odpowiedzi do wszystkich zagadek. Co ciekawe, niektóre z nich mają więcej niż jedną prawidłową odpowiedź. To, co wyróżnia jeszcze tę książkę na tle innych książek tego typu, to to, że rozwiązania tych zagadek nie prowadzą nas na kolejne strony, co jest ogromnym plusem, dlatego że nie trzeba każdej zagadki rozwiązywać. Możemy jakąś zagadkę pominąć i wrócić do niej później, jakby całkowicie olać i przejść na kolejne zadanie. To mi się akurat podoba w tej książce, bo tak jak mówię, nie na wszystkie zagadki znałam odpowiedź i ta książka nie wymusza na mnie tego, żebym znała tą odpowiedź. Kolejnym plusem tych zagadek jest to, że ich rozwiązaniem nie zawsze są liczby, czasami są to całe zdania, czasami są to jakieś krótkie odpowiedzi, bo mamy jakiś quiz, a czasami nasza odpowiedź musi być dłuższa, by uzasadnić, dlaczego dana zagadka działa w taki, a nie inny sposób. Jak już wspomniałam, na końcu książki mamy odpowiedzi na zagadki. Większość z nich dokładnie opisuje nam, w jaki sposób należy daną zagadkę rozwiązać. Niestety są też i takie, w których mamy jedynie gołą odpowiedź i nie mamy wyjaśnione, skąd ta liczba się wzięła. A szkoda, bo akurat przy jednej zagadce miałam nadzieję, że będzie ona lepiej wyjaśniona, a niestety była przy niej jedynie sama odpowiedź. Nie było wyjaśnione, jak dojść do tej odpowiedzi. Na szczęście takich zagadek, gdzie mamy jedynie suchą odpowiedź, jest niewiele. Większość tych zagadek dokładnie nam objaśnia, w jaki sposób musimy dojść do danego rozwiązania. I to jest kolejnym plusem tej książki. Ja tę książkę najpierw całą rozwiązałam, a dopiero potem sprawdziłam, czy moje odpowiedzi były prawidłowe. Przy rozwiązywaniu tej książki nie trzeba po niej pisać, aby ją rozwiązać, nie ma tutaj też żadnych elementów do wycinania. Wszystko, czego potrzebujecie, to jedynie ołówek, kartka papieru, jeśli nie chcecie po tej książce pisać tak jak ja.
i to też jest ogromnym plusem tej książki. Jak sami widzicie, ta książka do cienkich nie należy, co również jest jej kolejnym plusem. Mi skończenie całej tej gry zajęło 8 godzin. Jeśli chodzi o wykonanie samej książki, to tutaj również nie mogę się do niczego przyczepić. Ona jest bardzo ładnie, bardzo klimatycznie wykonana. Wszystko do siebie ładnie pasuje, wszystko jest czytelne. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że ta książka będzie tak ciekawa i że po przejściu jej faktycznie będę się czuła, jakbym przeszła coś, co mogłoby służyć za pierwszy tom podręcznika agenta. Upchnięto tu tyle ciekawych pomysłów, a przede wszystkim wiedzy, że ta książka polecam nie tylko fanom rozwiązywania różnych zagadek, ale też maturzystom tegorocznym, bo ona przetestuje Waszą wiedzę z historii, geografii, wiedzy ogólnej, logicznego i abstrakcyjnego myślenia, a dodatkowo dowiecie się o różnych technikach zapamiętywania czy to dat, czy to informacji, czy symboli. Jest to książka, której po przejściu czuję takie przyjemne zmęczenie jak po treningu, tylko że umysłowym, dlatego też polecam Wam ją z czystym sumieniem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę, w ogóle to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!